co my gramy? Znowu... Znowu woda. Mój ci on ten Jack, su. Gwekson ma rację, jestem zawsze na streamie, tylko zajęty. GA Jorik jest zawsze bardzo mocne. No to prawda. Jaki zestaw lightów mamy? Który to już raz rzędu jest Ocean Mapa? Trzeci raz. Jak na razie graliśmy jeden raz Mountain, a potem trzy razy Ocean. I raz Cloud. Gdzie ustawia się te świąteczne emoczki? Emotki, w sensie, że każda ma dodaną czapkę Mikołaja. A to tylko w streamie Element, to się tylko na ekranie pojawia, to na czacie nie będzie. W turnieju dzisiaj? W jakim turnieju? Ale light. Ale lajcik. Buff od Mountain daje, jeśli trafisz jednostkę, która jest zajebista od początku gry. Czyli na przykład takie Mundo, Nautilius. Trash też jest spoko na tym buffie. Muszą to być jednostki, którym grasz cały czas. O, kuźwa, Nocturne. Okej. Okay. Ja jebie. Ale to jest Lipton, naprawdę. Go lighty? Nienawidzę grać lightami, nie będę grał lightami. Co tam taki damage wjechał? Chyba jakieś podwójne czary wjechały. Absolutnie nienawidzę grać lightami. Jak oceniasz TFT2 do poprzedniego? Lepiej ci się teraz gra? Tak, drugi sezon zdecydowanie mi się lepiej gra. Shadowek. Kto tam miał szpatulę? Któryż miał szpatulę? Tylko który? Ale tam macureczka robi jakieś dźwięki dziwne. Coś zrzuca non-stop. Jedziesz go! Jak to jest możliwe, że on nie zrobił tego ulta? Bidak.
Resztę trzeba kupić też. No nic. Ale nam lighty tu puszują. Generalnie lubię grać tym, co mi gra daje, ale no, lightami nie będę grał. Sorry, Winnetu. Sorry, Winnetu. Damage'u to my nie mamy. My nie jesteśmy w stanie nikogo zabić. Jedziesz go, Nocturne. Ale damage, go, go, go! Ale się wyleczył. Siema. No, bierzemy Nautilusa. Nocturne też byłby spoko. Szkoda, że ten Nautilus ma... Część od Morello! Ornn for Noct? Tylko, że problem jest taki, że ten Ornn jest takim gównem po prostu. O! O, i to już lepiej. I to już lepiej. Trzeba coś jeszcze sprzedać. Nie wiem, czy nie trzeba było sprzedać Warwicka teraz. Mówiąc szczerze. Dobra, kolejnego itemu już nie budujemy, bo nam nie trzeba tutaj. Jezu, po co sprzedawałem tego z tym głupkiem. Spoko. To będzie lepiej. Hemna już jest niepotrzebne. Można by Hand of Justice zrobić. Możemy sprzedać Nautilusa i zrobić Morello też na Kindredzie, ale na Kindredzie to jest bez sensu. Jest totalnie bez sensu. Nie wiem, czy czasem nie lepiej zrobić tego Mundo w tej chwili. Albo zrobić nawet tak. Tak zrobimy. Tak i tak. Pamiętajcie, że Kindred aplikuje Grieving Wounds na 5 sekund po swoim ultimacie. Grievous Wounds. Jest to bardzo istotne. Tego gówna tak nienawidzę, że naprawdę nie da się nim grać. To jest jego Q, a nie ult? Panie, co to ma znaczenie, czy Q, czy ult? Dla mnie w TFT, jak postać używa swojego skilla po manie, to znaczy, że to jest ult. Dwa woli mi się.
co pan woli, ja woli misia. Dobra, sprzedajemy to gówno. Czy ktoś gra w ogóle szydołami? Nie. No nie ciśnij mi tej syndry, jak ja nie chcę, panie. Dobra, słuchajcie, podniosę troszkę bramkę szumów, bo zbiera za dużo. Zrobimy sobie tak na 30 decybeli. Żona krzyczy do telefonu, bo pewnie myśli, że ktoś jest bardzo daleko. Ja jebie. No gdzie? Ty? Gdzie rzucasz ten czart, Kindred? Zamiast Nautiliusa, wat? Wiecie, jak ten stary żart, nie? Halo? Halo? Ty, a ty skąd wiedziałeś, że jestem w Biedronce? Błagam, idźcie mnie tą syndrom. Z jakiś syndrom chyba. Ja tutaj Malzahary potrzebuję, a nie jakieś inne gówna. Ile tych Nautiliusów, ile tych trashów w ogóle, jaki dramat. Żadnych Sionów, żadnych Kindred, żadnych Malzaharów, nikt nie gra Shadowem. Mamy otwarte. Wrota mamy otwarte, panowie i panie. Ale dostał bombę. Ale dostał bombę. Ale dostał bombę. No ale coś sprzedajemy. Zrykę. Co ja teraz mam tu zrobić? Nikt nie gra Ornem też. Kurde, nie wiem, czy tego Ezreala też to był dobry pomysł, żeby sprzedawać. Sam nie wiem. Mógł być głupi, mogło to być głupim pomysłem. Mogło to być bardzo głupim pomysłem. Tak naprawdę. Cześć Lothar, dobrej zabawy na All Stars. Będzie tam ty w tej grane? Będzie. Dzięki bardzo. Siema Olik. Seven days wasted? If you think that's wasting, then I'm sad, my friend. Zostaw! Zostaw! Oczywiście. Oczywiście, że się teraz pokazał pan. Bo. Czy ja chcę Ludena robić? No nie, no nie chcę. Zrób streama z córką kiedyś. Panie, ona ma roczek i 3 miesiące. Co ja mam z nią zrobić?
O Jezu, Double Tibers. Pojebało chyba. A przydałby się jeszcze ten jeden Malzahar, nie? Bo inaczej będzie ciężko. Ty, no, ale nikt nie gra Shadowem, a co ja dostaję? Nic jeszcze. Nic, po prostu nic nie dostaje. Musimy zrobić złotego Siona. Złotego Siona albo złotą Kindred. Inaczej nie jesteśmy w stanie ugrać tej gry. Totalnie. Taki jest nasz plan. Inaczej nie jesteśmy w stanie nic, ale to absolutnie nic zrobić. Złote Mundo? Nie no, złote Mundo to gówno też jest. Musimy mieć złotego Shadowa jakiegoś. I byleby nie Veigara, bo Veigar też jest raczej kiepski. Chyba, że gra się 4 razy Ocean i ma 2 Serafy. To wtedy jest okej, okay, ale w naszym buildzie tutaj niewiele zrobimy. Piękne itemki. Nie ma źle. Nie ma źle taki build. Jaka dywizja aktualnie? Plat 2. Wpisz sobie wykrzyknik rank. No, moglibyśmy tak zrobić tutaj. Cyk. 80, on bardzo mało many dostaje. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, żeby on był tutaj. Bez sensu to jest. Bez sensu. Nie, on za mało many dostaje. Każdy ma takim 8 many, co on 2 lata będzie to robił. Teraz jeszcze dostał bombę. Okej, to mi się podoba. To mi się podobie. Nikt nie gra Ornem, więc jest szansa go zrobić, nie? Co myślisz, że Hyper Roll przed 5 levelem w okolicach Golemu warto grać Echo, potem wydać 50 golden na roll i robić coś na 3 level? Są takie strategie, ale no. Generalnie, Trzeba zidentyfikować lobby. Mogę się dla ciebie zareklamować, abyś potrzebował wózka bądź fotelika dla córy, prowadzę sklep dziecięcy z takimi artykułami dość mocno rozwijający się w Polsce, dla ciebie jakiś rabat na 100%. O, siema Blue GM, no jestem zainteresowany, bo musimy kupić teraz jakoś niedługo nowe siedełko dla malutkiej do samochodu, więc byłbym zainteresowany.
Dobra, co bierzemy? Łezka by się przydała lub miecz, ale nie ma miecza. Zostaw łezkę, draniu! Pierwszy! Ha. Ale go dobraliśmy. Tylko nie ma co zmienić tak naprawdę teraz jeszcze. Poczekamy więc. Poczekamy. Wkładamy go na 8 levelu. Kurde. Co, mundo wyrzucam później? Blue Giant, jesteś u nas na Discordzie? Co tu się dzieje, ty? Jezu, panie Olaf, odczep się. Zmrożony jak jajcor. O, ale wygrał. Co mamy? Dobra, warto zlevelować. No, ale warto zrobić tak w sumie. To nam więcej da niż ten i to jest ciekawe w ogóle. Jorika chyba nigdy w życiu nie użyjemy. Tak mi się wydaje. Czemu misia jeszcze nie dostaliśmy? Proszę wytłumaczyć mi. Nie jestem, ale mogę być. To najlepiej. To proszę wejść na tego Discorda, to się później pogadamy jakoś. Ajajaj, karamba. Nie, bo brakowało. Jakby Kinder zrobiła tego jednego ulta, to byśmy chyba wygrali tę walkę. Tak mi się wydaje, srebrna nami tak w ogóle. Dalej, potrzebujemy dwójkę Zeda. Jak zrobimy dwójkę Zeda albo dostaniemy Lux Electric, to w ogóle jesteśmy w domu. Najlepiej potrzebujemy tak. Phantom Dancera byśmy zbudowali w ogóle. To by było idealnie. Co się dzieje? No co, no brał mama, super. Okej, Blue. Zapamiętam. O. No nie są to najlepsze. O, dobra, redempcja niezła. Kurde, nie wiem, czy 9 level pocisnąć? Nie, musimy zrolować. Chyba smisowałem jednego Siona, nie? Tak w ogóle. Tak? Dobrze mówię? Kuźwa. O, fuck, zapomniałem. Dobra, nieważne. Spoko. Zaraz się to ogarniemy. Klaur, jak blisko? Na!
Kurde. Nie, no bez sensu. Jest. No, słuchajcie, niewiele nam brakuje. Niewiele nam brakuje. Żeby tutaj odpalić sobie fajny tryb. Na jakiego mi ten? Git. Teraz wkładamy czwartego Shadowa. Co ja gadam, że mamy cztery Shadowy, jestem idiotą. Ale Deathblade wiedział jak w masło na tego, na tą Kindred. Szkoda, że żadnego tego Orna nie trafiliśmy. Ale będzie teraz robiła z jesieni dupień średniowiecza. O! Pięknie. Ole mamy team! Wohohoho! Ale mamy team! Jeszcze jednego Orna potrzebujemy do zestawu. O! Bomba! Bomba za 1100 dostał! No otwarcie! Otwarcie sklepu dostał bombę tak... Siema, gościu. Szkoda, że masz PDK-a, bo dostajesz dużo damage'u. Sam się skontrował. Tera? No, Orn? Czy coś ma w ogóle jakieś zefyry, coś? Nie. Zmieniamy tak, żeby pompnął w singe na Kindred. No, tu, cyk, już. Nie tu, dobra, okej. Okay. Gdzie ten biega? No, jeden versus jeden. Na przykład, że Lux Electric nie wjechała, to już w ogóle byśmy były, byłoby fajnie, ale... Rzadko tak się... O, wygraliśmy. A nie, przegrał z duchem. Ale nawet nie z moim. Co dostajemy? Glacjala. No to też spoko. Też można odpalić. Glacjar na masterze. Ale powiem wam, że itemy mamy srogie. Bra, 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 dokładnie, kochanie. On dostaje co? To spoko. Zgadzam się. Ty, on gra 4 elektryk w ogóle. Ty draniu. Dał. Ale drań. Elektryk versus elektryk. Tylko on ma pedeki.
Jednego. No, ten jeden Orn. Wjeżdża jak w masło. Ej, co ja wstawię? Ale jest burok. Co teraz? Dobra, zrobimy tak. A czemu Kindred stoi jak debil i nic nie atakowała? Co tam się stało? Halo? Halo? Przegraliśmy, nie? 4 Electric. Disarm. To kiepsko. Summoner dla Zeda? Na razie nie mamy, nie mamy jak. Zaznaczymy. No, ale spierdoliłem, zmienił Zeda na drugi. Dobra, musimy ustawić i na lepiej Kindred, bo jest bomba. Od razu. O, ale się uratowała. O, GG. Chyba GG, bo jak... No właśnie. Ten elektryk może mnie tu jeszcze zabić. A, dobrze. GG. Woo! 3 elektryk lepsze niż 4 elektryk, lul. Co? Easy.